eliminacja Dolnośląska oraz Śląska w Grand Prix Amatorów z cyklu Rajdy dla Frajdy. Jak już wiecie, całkiem nieźle nam tam poszło. Zajęliśmy miejsca w czołowej dziesiątce. W jednym z nich udało nam się zająć trzecie miejsce. Także pierwsze podium dla InEnergy Team. Jest to, myślę, dobry prognostyk przed następną częścią sezonu. Jak widzicie, teraz spokojnie sobie trenujemy w naszym Beskidzie Śląskim. A właśnie, przygotowujemy się do kolejnych naszych startów, a będą to starty 1-2 czerwca w Małopolsce i na Podkarpaciu. I tak, edycja podkarpacka 1 czerwca. Ponad 100 km trasa i 1600 metrów pionie, także mocna dawka przewyższeń. Ale w porównaniu do tego, co czeka nas drugiego dnia w niedzielę, myślę, że to jest trasa po prostu łagodna, ponieważ w niedzielę na Beskidzie Wyspowym, czyli małopolskiej edycji, czeka nas ponad 2000 metrów przewyższenia na 17 km bodajże, także będzie co jechać, będzie na pewno dobra zabawa, bardzo ciężki weekend nas czeka, ale jak zawsze myślę, że damy radę i będzie dobra zabawa. Trzymajcie za nas kciuki, do zobaczenia, hej!